będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam na przeglądzie kolędowym zespołów. Bardzo się cieszę, że przybyliście do naszej parafii, do tego kościoła. Życzę wszystkim wspaniałej rywalizacji. To też taka mała rywalizacja zawsze jest. I żebyście się jak najlepiej w tej naszej wspólnocie czuli. Szczęść Boże. A ja zacznę od słowa kluczowego, które nas dzisiaj tutaj zebrało. Kolęda. Słownik języka polskiego podaje aż trzy znaczenia. Kolęda to po pierwsze pieśń religijna o tematyce związanej z narodzeniem Chrystusa. Po drugie to duszpasterskie odwiedziny księży i parafian w świętach Bożego Narodzenia. I po trzecie, obrzęd ludowy związany z okresem świąt Bożego Narodzenia, polegający na obchodzeniu domów przez kolędników. I na pozór wydaje się oczywiste, że zgromadziła nas tutaj ta pierwsza definicja, ponieważ będziemy słuchać pieśni religijnych o tematyce związanej z Narodzeniem Chrystusa, ale ja pomyślałam sobie, że te dwa drugie znaczenia, pozostałe znaczenia, też wpisują się w to nasze dzisiejsze spotkanie. No bo co? Co prawda, odwiedziny duszpasterskie wyglądają trochę inaczej niż zwykle, bo to my przychodzimy do księdza proboszcza, nie ksiądz proboszcz do nas, ale odwiedziny zaliczone, myślę. A obrzęd ludowy jak najbardziej. Państwo reprezentujecie taką grupę, która może się nazywać zespołami ludowymi. Poza tym kolędujecie, o czym też powiem za chwilę, więc jak najbardziej ten obrzęd ludowy też tutaj wpisuje się w nasze dzisiejsze spotkanie. A na tym spotkaniu chcę już teraz oficjalnie powitać panią burmistrz Wielichowa, panią Konradę Kozłowską. Miał być radny powiatu grodzickiego pan Jan Grochowy, ale nie widzimy go. Jeśli dotrze, to prosimy, żeby dał nam znak. Witam również przewodniczącą Rady Wielichowa panią Genowę Feffeld-Gebel z panem radnym, z Janem Błażejczakiem. Nie wiem, czy jest pan radny, ale jeśli jest, to serdecznie go witamy. Witam oczywiście księdza proboszcza Marka Smolskiego, który już się objawił na początku. Rektora Centrum Kultury, pana Grzegorza Klemana z pracownikami. Sołtysów, na pewno wiemy, że jest pan Damian Apolinarski, sołtys Wilkowa, więc serdecznie witamy. Na panią sołtys Celiniek, być może poczekamy jeszcze, zobaczymy, może się zjawi. Witam również przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, panią Marzenę Apolinarską. Państwo rodzinnie łączą funkcje, bardzo dobrze. I witam również pana organistę, który jeszcze się tutaj fizycznie nie objawił, ale już go słyszeliśmy, pana Tadeusza Michora. Witamy pana. Również liczymy na dobrą współpracę, bo dzisiaj taki moment też się pojawi. Są dzisiaj trzy zespoły, które będą kolędować. Gospodarze to wiadomo, zespół z Wilkowa, ale ci gospodarze zaprosili swoich sprawdzonych przyjaciół, z którym notabene całkiem niedawno się widzieli na swoim jubileuszu, więc pojawiły się kokorzenianki wśród nas. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy. I pojawił się zespół Zgoda z Kamieńca, który też serdecznie witamy. A ponieważ wypada, żeby gospodarze oddali pierwszeństwo gościom, więc zaprosimy na początek właśnie zespół Kokorzenianki. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj pokolędować z Państwem wspólnie nasze kolędy. Dwie kolędy pastorałki napisane przez Grażynę. Słowa i muzyka, także Państwo proszę posłuchajcie. Niech Cię święty ciszy
do wzrostu koleżanka, bo parafia w Bilkowie to była jej parafia. Tutaj chodziła, tutaj była do pierwszej komunii, tutaj ślub. I moje państwo, co powiedziała Marieta, za tamtych czasów, księdza Cichego, ja w kościele na jasełkach mówiłam wiersze. No i proszę, Grażyna, niech mi tak powie. Żółwku na sianku leży Jezusek mały, a nad nim modli się anioł biały. I Matka Boska w jasnej sukience nad swym Jezuskiem wyciąga ręce. Pójdźcie, ludkowie, do tej stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Na święty czas. Thank you.
Thank you.
wśród polskich gór, co smutku by zamiecił. Aby popatrzmy dziś na świat oczami małych dzieci. Aby popatrzmy dziś na świat oczami mamy niestety w gronie naszym tutaj zacnem nikogo, kto by pochodził z parafii Wilkowo. W związku z tym nie powiemy wierszyka, ale jeśli Państwo się nie obrazicie, na koniec zaśpiewamy pastorałkę. Żeby nie było, że my nie znamy pastorałek. Nie miał co dać stare, pióry trzęsie.
No i kolędnikom należy się coś od gospodarza. Gospodarzami dzisiejszymi są organizatorzy tej uroczystości, a więc kościół to państwa parafia Wilchowo, ale również gmina Wilchowo, czyli pani burmistrz, myślę, teraz będzie przewodniczyła tutaj tej części. Centrum Kultury w Wielichowie, osobie pana dyrektora, który też będzie czynił honory. I ci gospodarze teraz, myślę, państwa obdarują czymś przyjemnym. Szanowni państwo, drodzy goście, a przede wszystkim wy, moi drodzy uczestnicy dzisiejszego przeglądu. Dla mnie jako burmistrza Wielichowa jest to wielki zaszczyt, że możecie być nie tylko w gminie, ale przede wszystkim w tej parafii, która jest moją rodzinną parafią. Ja się tutaj wychowałam, ja tutaj mieszkam, tutaj brałam wszystkie sakramenty. Moi drodzy, to co wykonaliście, to co dzisiaj wspólnie mogliśmy usłyszeć, to było coś pięknego. Po to były kolędy, ale płynące prosto z serca. Z wielką życzliwością, radością, z wielką miłością i przesłaniem, które myślę będzie nam towarzyszyć przez cały ten rok. Trudny rok na pewno, ale moi drodzy, myślę, że to wasze serca płynące melodie przeprowadzą nas przez każdy trudny okres naszego życia, bo wy macie w sobie tyle werwy, wy macie tyle ciepła i myślę, że te wasze nutki będą się zawsze składać w tak piękne melodie i nie tylko dzisiaj, ale będą jeszcze okazje, kiedy będziemy mogli się wspólnie spotkać i będziecie mogli dla nas przygotować tak wspaniałą ucztę, jaka była właśnie dzisiaj. Dziękuję wam z całego serca, moi drodzy. I jak tutaj pani Agnieszka ładnie powiedziała, że wy jesteście przyjaciółmi zespołu śpiewaczego Wilkowianie. A skoro jesteście przyjaciółmi zespołu Wilkowianie, to jesteście też gminy Wilichowo. Dlatego, moi drodzy, dla was zawsze bramy naszej gminy są otwarte i ja myślę, że spotkaliśmy się w takiej formie po raz pierwszy. Ale jest to tak piękna forma, którą należy kontynuować, kultywować. Ja myślę, że spotkamy się jeszcze wiele, wiele razy. Moi drodzy, z serca wam dziękuję za to, że tu jesteście, za to, że mogliśmy wysłuchać tak pięknych kolęd i tych pastorałek. No rzeczywiście aranżacje były zaskakujące, ale jakże piękne. Czyli wiele można zrobić wspaniałego. Także moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w to, że dzisiejszy przegląd mógł się tutaj odbyć. Przede wszystkim tutaj pani Zosię Cukier, która tutaj wspólnie to wszystko aranżowała, panu dyrektorowi Centrum Kultury, wszystkim pracownikom, pani Agnieszce, która w bardzo profesjonalny sposób prowadziła dzisiejszą, bym powiedziała, uroczystość duchową, muzyczną. Także, moi drodzy, bardzo wam, ale to wam z serca dziękuję. Dziękuję serdecznie i tak jak powiedziała pani Agnieszka, każdy element zostanie tu zachowany i to jest już ten ostatni. Czyli obdarujemy was skromnie, ale tak z serca. Moi drodzy, panie dyrektorze, bardzo proszę, mamy przygotowane dyplomy okolicznościowe dla państwa oraz statuetki, a także, jak ja to nazywam, taki zestaw na próby. To wam się na pewno przyda, coś słodkiego, coś do wypicia, także moi drodzy, myślę, że będzie przydatne. Dziękowania dla zespołu Kokorzynianki za udział w przeglądzie kolęd pierwszym, mamy nadzieję, że nie ostatnim. Wielkie brawa, oczywiście, wielkie brawa. Podziękowania dla zespołu Zgoda za udział w przeglądzie. Dziękuję, że Państwo przyjechali. Podziękowania dla gospodarzy zespołu, czyli zespołu Wilkowianie za zorganizowanie i udział w przeglądzie kolędy.